Proszę Państwa, czy Państwo mają jakieś wnioski formalne przed otwarciem przewodu sądowego? Proszę sądu, nie mam wniosków formalnych, miałabym tylko wnioski dowodowe związane z wnioskiem, jaki obwinony złożył. Tak, chciałbym poinformować, że jeden wniosek już wpłynął, tak, o przesłuchanie świadka pana tutaj Daszuka. Tak, natomiast tutaj był jeszcze złożony w sprzeciwie od wyroku nakazowego wniosek o umorzenie postępowania. Proszę sądu, że ja się dopiero ustanowiłam na tym etapie, ale nie chcę w żaden sposób prowadzić obstrukcji postępowania, a skoro sąd pyta w tym przedmiocie, to ja oczywiście związana z stanowiskiem mojego mocodawcy mogę się jedynie przyłączyć do tego wniosku o umorzenie postępowania, gdyż całe to postępowanie będę chciała wykazać brak odpowiedzialności po stronie pana Wojciecha Kinasiewicza, a wręcz przeciwnie, to on wraz z innymi osobami był osobą pokrzywdzoną w związku z wydarzeniami 1 sierpnia 2020 roku. Więc jeśli są pytania, tak, przyłączam się do wniosku i argumentacji zawartej w całej roszczeniowości. Tak, obrońca przyłącza się do wniosku o umorzenie postępowania i do argumentacji zawartej w tym wniosku. Napiszemy tak, pod spodem sąd postanowił na podstawie artykułu 5 paragraf 1 punkt 2 KPW a contrario wniosku o umorzenie nie uwzględnić, ponieważ w ocenie sądu konieczne jest przynajmniej częściowe przeprowadzenie postępowania dowodowego, zwłaszcza odebranie od obwinionego wyjaśnień. Dlatego wniosek ten nie może zostać uwzględniony. Także sąd tego wniosku nie uwzględnił. Nie ma wniosków formalnych, także zostaną teraz odczytane zarzuty zawarte we wniosku o ukaranie. Otwieram przewód sądowy. Proszę protokolanta o odczytanie zarzutów w punkcie 1 i 2. Pierwszy punkt, a ten drugi stronie drugi. W dniu 1 sierpnia 2020 roku około godziny 18.15 w Warszawie przy ulicy Długiej 22 poprzez stanie zajmował i zdraniał się opuścić miejsce, którą inna osoba prawnie rozporządzała jako organizator zgromadzenia związanego z uczestniczeniem rocznicy Powstania Warszawskiego. W tym samym miejscu i czasie wbrew obowiązkowym udzielił funkcjonariuszowi policji upoważnionym z mocy ustawy do legitymowania wiadomości co do własnej tożsamości. To jest za wykroczenie. Chodzi o punkt pierwszy z artykułu 52 paragraf 2 punkt 4 kodeksu wykroczeń, z punktu drugiego z artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Dziękuję. Pouczam obwinionego o tym, że może składać wyjaśnienia, może odmówić składania wyjaśnień, może odpowiadać na pytania, może odmówić odpowiedzi. Pan wstanie, pan powie, czy zrozumiał te zarzuty? Tak, wysoki sędzio. Czy przyznaje się do tych wykroczeń? Nie, wysoki sędzio, nie przyznaje się do winy. Czy będzie składał wyjaśnienia? Tak, wysoki sądzie. Tak, proszę, co chcę wyjaśnić? Wysoki sądzie, 1 sierpnia plac Krasińskich. Symboliczne nie tylko dla warszawiaków, ale dla wszystkich Polaków. Symboliczne miejsce. Symboliczny czas. Miejsce, symboliczny czas. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od kilku lat ten czas i to miejsce zawłaszczane jest przez organizacje skrajnie nacjonalistyczne. Organizacje skrajnie nacjonalistyczne. Protofaszystowskie. A wręcz neofaszystowskie. Tak. Przez Warszawę tego dnia maszerują faszyści. Tak. Placu Krasińskich byliśmy o godzinie 17 w czasie godziny W. W czasie godziny W, tak. Czcząc pamięć
tych ludzi, którzy w imię obrony godności człowieka, w imię wolności, występując przeciw faszyzmowi w desperackim akcie samobójczym de facto, tracili życie. W tym samym miejscu, w tym samym czasie swoje nienawistne hasła demonstrują polscy faszyści w XXI wieku. Jedyną godną i właściwą postawą obywatela, któremu nie jest obojętne to, co się w jego ojczyźnie dzieje, jest zaprotestować przeciwko temu. Uczestniczyliśmy w pokojowym, niezakazanym, nierozwiązanym zgromadzeniu, które miało na celu po pierwsze uczcić pamięć tych, którzy ginęli w powstaniu i sprzeciwić się obecności w polskiej przestrzeni publicznej faszyzmu, który, to jest wiedza ogólna, nie trzeba przytaczać dodatkowych żadnych faktów, który pleni się w Polsce od wielu lat bezkarnie, przy co najmniej milczącym, jeśli nie wręcz aktywnym wsparciu zarówno sił porządkowych zwanych Polską Policją Państwową, jak i tych ludzi, którym się wydaje, że sprawują władzę nad ciałami i duszami polskich obywateli. 11 listopada co roku. Prace, pirotechnika na zgromadzeniu. Znamy to. Część z nas z doświadczeń naocznych, część z nas z mediów, które na szczęście te wszystkie zdarzenia dokumentują. Byliśmy tam o godzinie 17. Byliśmy tam o godzinie 17, tak. W gronie co najmniej kilkuset, jeśli nie kilku tysięcy mieszkańców Warszawy. Słuchaliśmy koncertu, który tam się odbywał. Słuchaliśmy koncertu. Około godziny 18. Stanęliśmy. Dużej odległości od siebie wzajemnie. Kilkanaście, może dwadzieścia kilka osób. Kilkanaście ma. Z białymi różami na Placu Krasińskim. Z białymi różami. Nie blokując ani dostępu do pomnika. Nie blokując ani dostępu. Ani dostępu do schodów, które przed tym pomnikiem stoją. Ani schodów. Stanęliśmy symbolicznie, tworząc z naszych ciał znak Polski walczący. Jedyne co mieliśmy w dłoniach, białe róże. Symbol antyfaszystowski, symbol pokojowy. Staliśmy w milczeniu, bez wznoszenia żadnych haseł, bez żadnych transparentów. Staliśmy usunięci siłą przez Polską Policję Państwową, której obowiązkiem jest chronić prawa obywatelskie. Zostaliśmy usunięci siłą tylko dlatego, że trzymaliśmy w dłoniach białe róże. Dobitnie świadczy to o tym, że te białe róże
symbol antyfaszystowski, chciał komuś przeszkadzać. Białe róże, Wysoki Sądzie, mogły przeszkadzać tylko faszystom. Oni nas stamtąd usunęli. A staliśmy tam nie sami. A dla Grasińskich było wtedy pewnie kilkaset osób. Usunięto tylko nas. Słucham? Usunięto tylko nas. Brutalnie, przy użyciu siły fizycznej. Potem byliśmy ponad 2 godziny. Pozbawieni wolności, umieszczeni w policyjnym kagonie. Nie prowadzono wobec nas żadnych czynów. Żadnych, podkreślam. Po prostu zamknięto nas w tym kordonie, póki fikcyjne zgromadzenie odbywające się na placu Krasińskich, prowadzone przez faszystów z ONR-u, się nie zakończyło. Mówię o pozornym zgromadzeniu, dlatego że przez Warszawę od godziny 17 szedł marsz faszystów. To zgromadzenie zgłoszone na placu Krasińskich było fikcją. Po to, żeby to miejsce, mówiąc kolokwialnie, zaanektować na potrzeby faszystowskich wystąpień. Po około 2 godzinach zostaliśmy wywiezieni do komisariat na ulicę Zakroczyńską, tam wstrzymani, przetrzymywani bezprawnie do godziny. Ja wyszedłem tuż po północy. Mam wrażenie, że mieliśmy tutaj do czynienia z kilkoma zjawiskami, na które nie powinno być zgody w kraju, który uważa się za demokratyczne i ma aspirację być państwem nowoczesnym, 21-wiecznym. Po pierwsze, w Wysokim Sądzie nie powinno mieć miejsca, nie powinny mieć miejsca publiczne wystąpienia faszystów. Granice liberalnej demokracji znajdują się tam, gdzie przeciwnicy tejże liberalnej demokracji czynnie przeciwko niej występują. Znane są powszechnie poglądy osób gromadzonych wokół ONR-u czy tak zwanych Rot Niepodległości. Wiemy o tym, jak potężne pieniądze z naszych podatków przecież płyną do tych środowisk. Właśnie po to, żeby ten kult faszyzmu mógł się rozwijać, żeby przemoc, nienawiść, szowinizm, nacjonalizm mogły się w polskiej młodej demokracji krzewić i ją po prostu niszczyć. Przepraszam, włączę się, czy mam do pana takie pytanie. Czy pan wtedy, jak państwo staliście na placu Krasińskim, widział tą demonstrację ONR-u? Czy oni byli w pobliżu państwa? Czy oni w ogóle tam byli? Jak to wyglądało? Wysoki Sądzie, według mnie był tam tylko formalny organizator, nie pamiętam jego nazwiska. Formalny organizator. Policja pojawiła się. Czyli większej grupy nie było z tego ONR-u. Nie widział pan. Pojedyncze osoby, ten marsz się zbliżał. Zbliżał się, tak? Tak. A gdzie on się znajdował, jak była interwencja? Ja myślę, że gdzieś w okolicach Miodowej ulicy. Czyli jeszcze był dosyć daleko, tak? Tak, Wysoki Sądzie. Ten marsz jeszcze był dosyć daleko w okolicach. A stamtąd. Nas stamtąd zabrano, nim ten marsz doszedł. Zanim jeszcze ten marsz doszedł. Tak, Wysoki Sądzie.
I to jest jeden aspekt tej sprawy. Słucham? Mówię, że to jest jeden aspekt tej sprawy. Że sprzeciw wobec. Nie można postąpić inaczej w sytuacji, w której mamy na tyle liberalne prawo, że jak wiemy doskonale, prewencyjne zakazanie takich ekscesów jest niemożliwe. W trakcie rozwiązać może to policja, czego nie robi. Czy może pan tutaj sprecyzować, pan się zachowywał w jaki sposób? Pan stał, trzymał. Stałem. Trzymał kwiat w ręku, tak? Trzymając wiązły. Mhm. To było całe moje. Całe moje zachowanie. A mam pytanie takie o ten zarzut polegający na odmowie udzielenia informacji co do własnej tożsamości. W którym momencie padło to żądanie, to pytanie o pana tożsamość? To znaczy tak, co policja do pana mówiła i w którym momencie padło to żądanie o podanie danych osobowych? Z tego, co pamiętam, Wysoki Sądzie, to nastąpiło dopiero w komisariacie na ulicy Lekoczyńskiej. Myśmy wstaliśmy te ponad 2 godziny w kordonie. Czyli na miejscu pan nie pamięta, żeby był pytany? Nie pamiętam, żeby ktokolwiek próbował mnie legitymować, szczególnie, że... A informowano pana, że jest podejrzany o wykroczenie z artykułu 52? Tego nie pamiętam szczerze mówiąc. Nie pamiętam, informowany. Natomiast nastąpił taki moment, w którym podjechały radiowozy i nas z tego kordonu do radiowozów po prostu wyniesiono. Wyniesiono, tak. I zawieziono na ulicę Lekoczyńską. Mhm. Trzymano nas, co jest też dość kuriozalne, w sali konferencyjnej przez kilka godzin. Wszystkich naraz? Wszystkich naraz, tak. Wszystkich razem. Nic się tam praktycznie, rzecz biorąc, nie działo. Po czym około chyba godziny 22, jeśli dobrze pamiętam, 22:30. Zaczęto pojedynczo wywoływać. A proszę powiedzieć, tam na miejscu, przed tym, jak pan mówi wyniesienie, czy pan stawiał jakiś opór wobec policji? Pan wykonywał jakieś ruchy, jakieś czynności? Poza dokonaniem, nie wiem jak to, usiadłem. Była jedyna moja czynność, jaką wykonałem. Na chodniku, tak? No na tym placu. Na tym placu. Usiadłem na placu. Czy pan trzymał też za rękę inne osoby? Nie. Nie, myśmy stali ze sobą w odległości pewnie około 2 metrów. Tak? Około 2 metrów, tak? Tak mi się wydaje, 1,5 metra. Czy pani mecenas będzie miała pytania? Jakiś robić co? Tak, proszę, pytania od razu. Chcę powiedzieć sędowi. Ile to osób mogło być z grona państwa, które trzymały tę białą różę? Kilkanaście do 20. Mogło być kilkanaście. Może pan jakieś nazwiska podać? Które trzymały jakie to osoby były? Piotr Stańczak, Tadeusz Jakrzewski, Radosław Baszuk. Zakrzewski, Baszuk, Radosław Baszuk. Jak oni się zachowywali? Wtedy, kiedy pan tam stał z różą? Tak samo. Stali w milczeniu. Z białymi różami. Czy nie było skandowanych żadnych haseł? Nie było transparentów? Ktoś miał jakiś transparent? Nie było żadnych transparentów, nie były wznoszone żadne hasła. Tak, proszę. Czy pan wie, na czyje polecenie zostaliście państwo zatrzymani? Czy to zostało kiedykolwiek panu powiedziane? Tak, o tym mówiła policja. Zatrzymanie zostało. Znaczy, interwencja policji nastąpiła na wniosek organizatora tego. Interwencja była na wniosek fikcyjnego zgromadzenia. Podobno. Czy podano powód? Tak, nie życzył sobie osób z białymi różami. Że nie życzył sobie osób z białymi różami. Czy poza panem i innymi osobami z pana, nazwijmy to właśnie kręgu, czy pan wie, żeby były jakieś inne osoby, które w owym czasie tam również stały i obserwowały, były, uczestniczyły w
tym spotkaniu, czy zgromadzeniu, żeby one były zatrzymane? Nie. Nie, nie ma problemu. Tak? Czy pan sobie przypomina, żeby, bo pan mówi, że nie pamięta, czy pan był proszony o wylegitymowanie się. Czy pan widział, żeby inne osoby były legitymowane? Właśnie pan Waszuk, pan Jakrzewski? Nie przypominam sobie. Żeby inne osoby legitymowane. Wysoki rzędzie, to jest... Ja rozpoznawałem twarze tych dowodzących. My się znamy z widzenia, z wielu... Chciałem się spytać, państwo mieliście maseczki? Na... Chyba tak. Chyba mieliśmy założone maseczki. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dokładnie, ale chyba tak, bo to był 20 rok, więc jeszcze chyba... Tak, tak, czy pytania jeszcze tam z was? Tak. Czy pan wie, kto był w ogóle organizatorem tego zgromadzenia, tego personelu głównego, który miało się tam odbyć? Nie wiem. Poza tym, że wiem, że to są środowiska ONR-u, Marszu Niepodległości, czy też Środ Marszu Niepodległości, tak się przedstawiają. Natomiast nazwisk nie znam, dlatego że no, nazwiska nie są w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane. Jest po prostu zgłoszenie zgromadzenia i to wszystko. Rozumiem, nie znam. Tak. Czy ostatecznie dowiedział się pan, jaka była, jaki był powód, jaka była przyczyna tego, że ten ów organizator zażyczył sobie właśnie, no, że tak powiem, wyniesienia państwa stamtąd? Poza tym, że przeszkadzały mu białe róże, to innych powodów nie znam. Nasze zachowanie nie zagrażało życiu, nie zagrażało zdrowiu, nie zagrażało stratom materialnym znacznej wartości. Nie przeszkadzaliśmy w niczym, nic nie umożliwialiśmy. No zresztą, gdyby było inaczej, policja ma wszakże możliwość rozwiązania takiego zgromadzenia, które można powiedzieć, no myśmy tam przeprowadzali. Policja tego nie zrobiła. Znaczy nie było żadnego komunikatu o tym, że to jest rozwiązane nasze zgromadzenie, bo przecież nie było żadnych prawnych, faktycznych, formalnych podstaw ku temu. A czy w momencie, kiedy panowie i pani byliście przewożeni na komendę, czy tam w trakcie tego wynoszenia wskazano powód, dla którego jesteście przewożeni, podstawę prawną? Nie. Nie wskazano. Nie, po prostu nas wsadzili do radiowozu. Nie było podstawy prawnej. Wsadzili nas do radiowozu. Około północy przyszedł funkcjonariusz, stwierdził, że zostałem rozpoznany. Dostałem nieprawdziwy, znaczy no nieprawidłowy protokół zatrzymania. Jako ciekawostkę podam, że to datę mojego urodzenia podano rok 2020. Adres nieaktualny. Zarzuty, nieprawdziwy protokół zatrzymania. Wyssane z palca. Czy tam podczas tego zatrzymania odbierano pan, od państwa na przykład telefony komórkowe, zabierano wam, wręczono wam jakieś pouczenia? Czy postawiono wówczas jakieś zarzuty? No poza tym, co się znalazło w protokole, nie. Funkcjonariusz stwierdził, że zostałem rozpoznany przez policję. Czy pan składał zażalenie na zatrzymanie? Nie, Wysoki Sądzie. Myśmy postanowili tym razem składałem zażalenie. Złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Uznaliśmy, że to będzie środek właściwszy w tym przypadku. I czego dotyczyło to zawiadomienie? Zawiadomienie dotyczyło przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a podparte oczywiście ograniczaniem wolności, łamaniem konstytucyjnych praw i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę usiąść.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o postępowanie dowodowe, to tak, tutaj we wniosku o ukaranie zgłoszono wniosek o przesłuchanie świadków, jak rozumiem, są to funkcjonariusze policji Tomasz Górniak, Kamil Mikos. Dodatkowo jeszcze wpłynął wniosek o przesłuchanie świadka Radosława Baszuka. Jakie jest stanowisko obrońcy co do tych wszystkich wniosków? Tak, proszę, ja się przyłączam w szczególności do wniosku o przesłuchanie pana Radosława Baszuka. Plus chciałabym także w kontekście tego, co powiedział pan Wojciech Kinasiewicz, prosić sąd o rozważenie możliwości zwrócenia się o akta postępowania w sprawie o sygnaturze prokuratorskiej 1DS 327 koteczka 2020 w sprawie postępowania przeciwko funkcjonariuszom policji o przekroczenie uprawnień, ponieważ w tym postępowaniu doszło do przesłuchania funkcjonariusza oraz organizatora jednego z zaplanowanych marsz na tamten dzień i wydaje się, że mają te informacje kluczowe znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego w tej sprawie. Ja będę prosiła sąd o to, żeby zechciał rozważyć możliwość najpierw załączenia akt, a potem ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, ja bym skonstruowała wniosek o przesłuchanie w charakterze świadków tych dwóch osób. Jeżeli będzie taka potrzeba, to być może treść samych protokołów będzie dla sądu wystarczającym dowodem na ustalenie okoliczności i stwierdzenie braku odpowiedzialności i winy po stronie pana Wojciecha Kinasiewicza. Ja mogę powtórzyć tę sygnaturę, jeżeli sąd... Tak, tak, nie zapisaliśmy, Ja w takim razie proszę, żeby sąd rozważył, ja rozumiem, że może nie w tej chwili, ale w razie to postępowanie zostało przeprowadzone, tam zostały dowody określone, przeprowadzone, pokrzywdzeni zostali przesłuchani, więc myślę, że ze strony obrony taki wniosek jest uzasadniony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Napiszemy, że sąd w trybie artykułu 170, paragraf 1, punkt 2 KPK. Sąd postanowił oddalić wnioski dowodowe o przesłuchanie wskazanych świadków. Z tego względu, że wobec zgromadzonego materiału dowodowego, a szczególnie notatki urzędowe, protokołu zatrzymania oraz wyjaśnień obwinionego, zdaniem sądu nie jest konieczne przesłuchiwanie tych właśnie świadków. Zwłaszcza jeżeli chodzi o świadka Baszuka, to tutaj te okoliczności zostały wykazane zgodnie z wnioskiem. A także sąd z tego samego powodu nie uwzględnia wniosku o dołączenie akt sprawy postępowania przygotowawczego. Zdaniem sądu tylko pośrednio mogłyby one wpływać na decyzję w tej sprawie. Także sąd tych wniosków nie uwzględnia. Czy jeszcze jakieś wnioski dowodowe? Dziękuję, nie mam. Dziękuję. Także informuję, że zgodnie z artykułem 76 paragraf 1 KPW w poczet materiału dowodowego zostały zaliczone dokumenty znajdujące się w aktach sprawy. To jest karta 1, notatka urzędowa, protokół zatrzymania, karta 2, karta 11-12, zgłoszenie. Jak również sprzeciw od wyroku nakazowego załączonym dokumentem. Tak, wobec tego wszystkie strony nie zgłaszają wniosku. Zamykam przewód sądowy. Jakie jest końcowe stanowisko Państwa? Z tym, że no, rozumiem, że to proszę o zwięzłe przedstawienie, bo już stanowisko bardzo obszernie, wydaje mi się, zostało właściwie przedstawione, szczególnie przez pana obwinionego. Wstępując jako obrońca pana Wojciecha Kinasiewicza, ja mogę wyłącznie wnosić o uniewinnienie odstawionych zarzutów. Jak rozumiem, sąd decydując się na to, że w pewnym stopniu ogranicza postępowanie dowodowe do wyłącznego przesłuchania pana Wojciecha Kinasiewicza, prawdopodobnie będzie zmierzał w kierunku przyjęcia jego argumentacji i racji tego, co tak naprawdę wydarzyło się 1 sierpnia 2020 roku na Placu Krasińskich. Odnosząc się do obydwu proszę sądu zarzutów, mam nieodparte wrażenie, że ich przedstawienie Wojciechowi Kinasiewiczowi było bezpośrednio związane z potrzebą uzasadnienia faktu prewencyjnego zatrzymania zarówno jego, jak i pozostałych osób, które w sposób pokojowy i typowy dla wielu spośród warszawiaków i nie tylko, przyszły tego dnia na Plac Krasińskich, żeby w sposób symboliczny zamanifestować swoją patriotyczną postawę
umiłowanie dla historii i wielkiego szacunku dla wszystkich tych, którzy polegli w imię obrony naszej ojczyzny. Te może górnolotne słowa wydają się komuś śmieszne, ale w moim odczuciu są żelenne na miejscu, biorąc pod uwagę qui pro quo sytuacji, w jakiej zarówno pan Wojciech Kinasiewicz, jak i pozostałe osoby tego dnia się znalazły. Trudno bowiem zrozumieć w inny sposób, jak po prostu niechęć i obawa przed posiadaniem innego spojrzenia na dzieje historyczne Polski, prewencyjne zatrzymanie pana Wojciecha Kinasiewicza i pozostałych osób. Budzi natomiast wielki sprzeciw to, że organizator jakiegokolwiek zgromadzenia ma możliwość wpłynięcia na działalność funkcjonariusza policji, czy funkcjonariuszy policji, jedynie na podstawie swojej prośby, niczym nieumotywowanej, do tego, aby w danym zgromadzeniu, czy w danym miejscu określone osoby charakteryzujące się jakąś cechą po prostu się nie znajdowały. W postępowaniu, które toczyło się z zawiadomienia pana Wojciecha Kinasiewicza i pozostałych pokrzywdzonych, a mianowicie właśnie przekroczenie uprawnień policjantów, którzy moim zdaniem nadmiernie ochoczo zdecydowali się na zastosowanie przymusu bezpośredniego, pozbawienie wolności tych osób i de facto wyniesienie ich z tego miejsca, przesłuchani bardzo drobiazgowo świadkowie uniknęli odpowiedzi na to, jaka była tak naprawdę przyczyna ostateczna tego, że organizator spotkania, zgromadzenia na placu Krasińskiego zażyczył sobie usunięcia ich z tego miejsca. Muszę powiedzieć, że na pytania, czy gdyby tą cechą wyróżniającą te osoby była inna niż posiadanie przez nie wyłącznie białej symbolicznej róży, czy również mogło być to cechą determinującą po opuszczeniu, oczywiście świadkowie uniknęli udzielenia odpowiedzi, bo być może dla nich była ona zbyt śmieszna, zbyt przesadna, podczas gdy rzeczywiście, oceniając na chłodno to, co się wydarzyło, co się zresztą, jak być może sąd posiada wiedzę, dzieje podczas wielu innych spraw tego rodzaju, ta biała róża i ten spokój manifestujący oczywiście pokojowo przywiązanie do i szacunek do tego, co wydarzyło się 1 sierpnia 2004 roku, działa jak płatka na wieka na określone środowiska, których szeroko dzisiaj pan Wojciech Kinasiewicz wyjaśnił. Jestem głęboko, proszę sądu, przekonana, bo znam ten mechanizm działania organu ścigania, że przedstawienie zarzutów tych konkretnych Wojciechowi Kinasiewiczowi było jedynie właśnie, jak już mówiłam, uzasadnienie na potrzeby powiedzenia, jaka była rzekoma przyczyna zatrzymania tego dwugodzinnego minimum, dwugodzinnego pozbawienia wolności. Wiemy z lat minionych, że tego rodzaju zatrzymania były oceniane przez sądy rejonowe, w szczególności sądy rejonowe w Warszawie, w Śródmieście, jako zatrzymania nielegalne, niezasadne, nieprawidłowe. Tym razem państwo, pan Wojciech Kinasiewicz, nie zdecydowali się na kontrolę przez sąd rejonowy, co w zasadzie pozostaje kompletnie irrelevantne dla oceny odpowiedzialności karnej w tej sprawie, a jedynie pokazuje obraz decyzji, jak powiedział pan Wojciech Kinasiewicz, że uznano wówczas w kręgu tych zatrzymanych osób, że sprawy poszły dużo dalej niż tylko niewłaściwa forma zatrzymania, jego zstępność, ale że doszło po prostu do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, którzy nigdy nie powinni działać na zapotrzebowanie, na wezwanie jakiejś określonej grupy. W tym momencie my możemy ocenić także tę grupę, która korzystała z przewagi siły bezpośredniej, jaką policja posiada i którą należy ocenić jednoznacznie, co także czyni dzisiaj pan Wojciech Kinasiewicz, do czego ma pełne prawo. Państwo i pan Wojciech Kinasiewicz byli tego dnia na placu Krasińskich wyłącznie, powiem to po raz kolejny, w celach pokojowych, w żaden sposób nie manifestowali swojej niechęci, w żaden sposób nie urazili, ani nie narazili na szwank żadne dobre imię, w żaden sposób nie manifestowali agresji, czy to do innych uczestników tego spotkania, czy też do funkcjonariuszy policji. Są słusznie zadane pytanie o to, gdzie znajdował się ten główny
czolny marszu, który znajdował się dopiero na ulicy Miodowej, a więc w ogóle nie doszło jeszcze do sytuacji, która mogłaby uzasadnić w poczuciu policyjnego instynktu i decyzji obawy zagrożenia tych grup, określonych osób, które tego dnia znajdowały się na placu Krysickich. A zatem z perspektywy oceny zarówno ustawy o policji, którą tutaj winniśmy także przecież stosować i oceniać działalność policji w jej oparciu, nie było żadnych przesłanek do tego, aby podjąć działania. A contrario, wszelkie zachowania, jakie Wojciech Kinasiewicz, w zasadzie ich brak, podejmował, nie mają zdaniem działań sprzecznych z prawem. To samo dotyczy, proszę, sądu legitymowania. My bardzo szeroko, czy pan Wojciech Kinasiewicz wraz z pozostałymi pokrzywdzonymi w tamtym postępowaniu osobami bardzo wyraźnie wskazały, na czym polega obowiązek normatywny i czym winien być on uzasadniony, aby mówić o prawidłowej czynności procesowej, jakim jest legitymowanie. Dziś usłyszeliśmy od pana Wojciecha Kinasiewicza, że w ogóle nie miało miejsca legitymowanie, o czym jestem głęboko przekonana i rzeczywiście po to, aby uzasadnić czynność zatrzymania, zabrano wszystkie te osoby na komisariat, gdzie dopiero dysponując określonym czasem policja mogła, jak powiedział pan Wojciech Kinasiewicz, rozpoznać osoby, które zostały zatrzymane. Nie ma zatem żadnego dowodu, który mógłby potwierdzić, że zarzut stawiany właśnie w zakresie tej odmowy podania danych dotyczących tożsamości w ogóle mógł być zrealizowany. Zakładamy bowiem, że policja pod dyktando organizatora Marszu Niepodległości przeszła po prostu do czynów, nie podejmując żadnych rozmów, nie instruując, czy nawet nie zadając sobie trudu rozmowy z osobami, które przecież w sposób pokojowy, powszechny i przecież możliwy dla wszystkich obywateli Polski przebywali na placu Krysickich. Dlatego, proszę sądu, biorąc pod uwagę całość materiału, którym sąd dysponuje, nie sposób jest potwierdzić, że postawione zarzuty rzeczywiście są oparte na prawdzie i że rzeczywiście jakichkolwiek zachowań, które dotyczą pana Wojciecha Kinasiewicza, ale także pozostałych osób uczestniczących, wpisują się w taką próbę dociągnięcia do odpowiedzialności, bo to nieodpowiedzialni są Wojciech Kinasiewicz, Radek Baszuk, Tadeusz Jakrzewski, pozostałe osoby, a być może to właśnie funkcjonariusze policji, którzy nigdy nie powinni się w ten sposób zachowywać i dzisiejsze rozstrzygnięcie sądu być może będzie czerwoną kartką dla funkcjonariuszy, aby zmienić sposób postępowania. I nie w sposób siłowy, jedynie znanym póki co organom ścigania, podejmować działania chociażby w trakcie takich uroczystości, do których dostęp mają prawo mieć wszyscy obywatele i obywatelki. Proszę, proszę sądu o udzielenie. Dziękuję. Pan się przyłączy do stanowiska obrońcy. Tak, Wysoki Sądzie, przyłączam się do wniosku mojego. Dziękuję. Informuję Państwa, że wyrok zostanie ogłoszony około godziny 14. W dniu 1 sierpnia 2020 roku około godziny 18.15 w Warszawie, ulica Długa 22, po przestanie zajmował i zbraniał się opuścić miejsce, którym inna osoba prawnie rozporządzała jako organizator zgromadzenia związanego z uczczeniem rocznicy powstania warszawskiego, czyn z artykułu 52 paragraf 2.4 kodeksu wykroczeń. Po drugie, w tym samym miejscu i czasie wbrew obowiązkowi nie udzielił funkcjonariuszowi policji upoważnionemu z mocy ustawy do legitymowania wiadomości co do własnej tożsamości. Czyn z artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń orzeka. Punkt pierwszy. Obwinionego Wojciecha Jana Kinasiewicza uniewinni od popełnienia zrzuconych mu czynów. Punkt drugi. Koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa. Proszę usiąść w swym podaustnym motywie wyroku. Więc zdaniem sądu tutaj zachowania obwinionego, które zostały udokumentowane w trakcie czynności wyjaśniającej, w żadnym wypadku nie wypełniły znamion wykroczeń, w szczególności tych zarzuconych mu wykroczeń z artykułu 52 paragraf 2.4 artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Jeżeli chodzi o to zarzucone wykroczenie w punkcie pierwszym, czyli że miał zajmować i wzbraniać, opuścić się miejsce, którym inna osoba prawnie rozporządzała jako organizator zgromadzenia, to oczywiście sąd tu podziela stanowisko obwinionego i obrońcy, że obecność obwinionego w dniu 1 sierpnia w takim ważnym miejscu dla każdego Polaka na placu Krasińskim jest absolutnie dopuszczalna, możliwa i w żadnym wypadku nie wolno nikogo wykluczać z takiego miejsca,
w ten sposób, że się niejako zawłaszczy to miejsce celem organizowania jakiegoś zgromadzenia. Chcę zaznaczyć, że jeżeli miałoby być faktycznie w takim miejscu, bardzo ważnym, jeszcze raz podkreślam, i to w takim dniu organizowane zgromadzenie, to należałoby wyraźnie, ale bardzo wyraźnie ograniczyć obszar organizowania takiego zgromadzenia, tak go oznaczyć, żeby dać szansę innym osobom, które nie uczestniczą w zgromadzeniu, żeby te osoby mogły wyrażać swoje patriotyczne uczucia, co zresztą robił obwiniony. Także absolutnie zdaniem sądu obwiniony miał miejsce w tym miejscu i w tym czasie być tam obecnym. Nie budzi to żadnej wątpliwości. Poza tym oczywiście, że zachowanie obwinionego nie przeszkadzało i nie uniemożliwiało temu zgromadzeniu tego, żeby miało miejsce to inne zgromadzenie. Ja już pomijam to, że to zgromadzenie jeszcze się nawet nie rozpoczęło, prawda? To dopiero było w pewnej odległości od tego placu Krasińskich, ale przecież obwiniony w żaden sposób aktywnie nie zakłócał spokoju, nie wznosił żadnych haseł, nie miał transparentów, jedynie był na miejscu. Obecny był, stał, trzymał w ręku kwiat. W żaden sposób nie można powiedzieć, żeby jego zachowanie było wyzywające, agresywne, utrudniające, zakłócające spokój. Przeciwnie, jego zachowanie było spokojne i jak gdyby bardzo się komponowało właśnie z wydźwiękiem tego święta. I w żadnym wypadku, jeszcze raz podkreślam, w żadnym wypadku to jego zachowanie nie mogło stanowić wykroczenia z artykułu 52 kodeksu wykroczeń. Jeżeli chodzi o to drugie wykroczenie z artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń, to tutaj trzeba powiedzieć tak, że nie jest do końca jasne, ale z akt sprawy wynika, szczególnie z dokumentacji, że zażądano wiadomości od obwinionego o jego tożsamości już wtedy, kiedy poinformowano go, że jest podejrzany o popełnienie wykroczenia z artykułu 52. Także faktycznie miał już status osoby obwinionej, co do której ma prawo osoba obwiniona, by nie podawać żadnych swoich danych osobowych. Zresztą też z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że faktycznie policja oczywiście, że ma prawo żądać podania informacji do swojej osoby, ale musi być też pewne faktyczne i prawne uzasadnienie dla każdorazowego takiego żądania. Jeżeli sąd tutaj ustalił, a tak ustaliłem, że to zachowanie nie wypełniało znamion wykroczenia, to jest staje pod znakiem zapytania już tylko z tego powodu, czy policja miała prawo uznać, że odmowa udzielenia informacji stanowi wykroczenie. Zdaniem sądu nie miała prawa takiego uznać, a zresztą obwiniony, tak jak powiedziałem, w tym momencie mógł jako osoba już faktycznie obwiniona o artykuł 52 kodeksu wykroczeń odmówić udzielenia tych wszystkich informacji. I z tych wszystkich powodów sąd uznał, że oczywiście tutaj obwinionego należy uniewinnić od popełnienia tych czynów koszty przyjęte na rachunek Skarbu Państwa. Wyrok oczywiście nie jest prawomocny, 7 dni ewentualny wniosek uzasadnienie, potem 13 dni apelacji do Sądu Okręgowego Warszawy. Dziękuję. Dziękujemy. Jesteśmy zadowoleni i jak zwykle chyba mocniejsze jest od samego uniewinnienia uzasadnienie. Po raz kolejny sąd wykazał, nie wprost oczywiście, ale że działania policji były nieuzasadnione i bezprawne, że mieliśmy prawo, oczywiste prawo na placu Krasińskich być, że w niczym nie przeszkadzaliśmy, a w takiej sytuacji, kiedy nie ma wykroczenia, policja nie ma prawa żądać danych osobowych. No więc to jest jakby kolejny podwójny sukces, a bardziej chyba sukces sądu tak naprawdę niż nas uczestników, no bo my robimy to, co robić w tej sytuacji należy. A na szczęście sąd też robi to, co w tej sytuacji robić należy. Dobrze się stało, że sąd nie uwzględnił mojego wniosku o umorzenie, bo mieliśmy okazję przedstawić własny punkt widzenia. Mieliśmy szansę przedstawić uzasadnienie naszej tam obecności i uzasadnienie naszego zachowania oraz przedstawić to, jak się zachowywali funkcjonariusze policji.
Ja myślę też, że nie bez znaczenia miało to dla późniejszych przebiegów 1 sierpnia, bo weźmy pod uwagę, że już ani w 2021, ani w tym roku policja czynnie nie usuwała protestujących przeciwko faszystom z placu Krasińskich. Mam nadzieję, że to już będzie stała praktyka policyjna. Ten rachunek kosztów i zysków dla nich wypadał do tej pory niekorzystnie. I mam też nadzieję, że 11 listopada, kolejny 11 listopada zawładnięty przez faszystów w Warszawie, być może będzie miał w tym roku bardziej cywilizowany przebieg niż do tej pory. Po to tu w zasadzie jesteśmy, żeby te zachowania faszystowskie, ale też zachowania policji, która sprzyja tym ruchom, po prostu zwyczajnie cywilizować. A to chyba tyle. Także dziękuję pani mecenasz. Ja dziękuję. To dla mnie zaszczyt, panie wójcie. Bardzo się cieszę. Przywróciliśmy równowagę. Przywracamy równowagę. Bo to jest taka sprawa, w której nie pan Wojciech powinien mieć zarzuty i być tutaj w sądzie, tylko jednak bardziej skupialibyśmy się na stróżach prawa. Gratuluję też Wojciech. Gratuluję. I gratulujemy sądowi.